Dzisiaj z kim zmierzę się w piątek na gali? No, przeciwnik Peter Guna. Nie wiem, czy to jest Słowak, czy to jest Turek. No, sprawdzę dzisiaj w internecie, na co go stać. Zobaczyć, jak boksuje, jakie ma, że tak powiem, słabości i jakie błędy popełnia, żeby mógł to wykorzystać. No, jestem dobrze przygotowany, naprawdę 8 tygodni zasuwam cały czas bez przerwy i naprawdę dobrze się czuję. Jestem po bardzo dobrych sparingach. Przygotowywałem się tutaj w Poznaniu pod tą galę. Sparowałem z chłopakami z poznańskiego klubu bokserskiego, którzy naprawdę bardzo dobre sparingi, bo zmienialiśmy się co rundę i wchodzili po prostu. Robiłem po 6-8 rund. No, bardzo dobrze się czuję fizycznie. Myślę, że to naprawdę dużo da. Wchodzę, no i robię swoje. Dać się myślę tak, no. Darek mi, że tak powiem, też tak 2 tygodnie, tydzień przed galami mówił, z jakimi zawodnikami boksuje, czy jest mańku, czy jest praworęczny. Nie obchodziło mi to po prostu. No, ja wchodzę, robię swoje, że tak powiem, boksuję. Na co mnie stać? Myślę, że naprawdę 300 walk amatorskich to nie jest mało i tylko 36 czy 38 przegranych, to myślę, że coś o tym mówi. No, postępy przyszedłem na ten boks zawodowy, żeby jeszcze tu spróbować, że tak powiem, swoich sił, bo jeszcze nie jestem takim starszym zawodnikiem, myślę. No i pokazać, że naprawdę jeszcze mnie na coś stać.